Witajcie. Dzisiaj druga część wycieczki po Sztokholmie. Park rozrywki, tak zwane wesołe miasteczko, jak to lubi, jak to woli. Bardzo fajna atrakcja. Excuse me, ok? Thank you. I tutaj mamy tą drugą część tego parku. Tam jest, widzicie, te wszystkie kolejki, te kolejki ósemkowe, to się tak nazywa. Albo diabelski młyn, jak to woli. I tak to wygląda. Jedziemy teraz tramwajem wodnym. Przejedziemy się teraz na przód tego statku. Ja tu na razie wyłączę, bo bateria mi się kończy. Zobaczymy, czy dotrwa do końca. Chciałbym, żeby tak wyszło. I zobaczymy. No i wystartowaliśmy. Bardzo fajna wycieczka. Tu widać Muzeum Wazy, właśnie to przed nami. No i atrakcja, oczywiście, tramwaj wodny. Nie ma tego. Ciekawe, w jakim mieście, słuchajcie, u nas jest w Polsce. Czy takie rzeczy są? Nie wiem, być może w Świnoujściu, nie jestem pewny. Ale może są. W sumie nieplanowana atrakcja, ale bardzo, bardzo fajna. Nie trzeba było kupować żadnego biletu, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, tutaj na tym jednym bilecie jeździ się każdą komunikacją, ponieważ tutaj między wyspami płyniemy, na których jest położony cały Sztokholm, to po prostu to jest nie tylko atrakcja, ale i środek transportu, taki jak tramwaj, czy autobus, czy metro. Ale to jest fajne, nie? Ale za to atrakcji tutaj chyba jest wystarczająco dużo, żeby człowiek miał wszystkiego dosyć po czymś takim. Ładny widok mamy tutaj na port. Jeden z portów, oczywiście, bo tutaj tego jest, to nie jest jedyny. Bardzo sympatyczna. Nie wiedziałem, że to jest ten dwustronny. Jesteśmy już na kolejnej z wysp. A to oto ten tramwaj, którym płynęliśmy. Wygląda na to, że płynie dalej. A tu jest tylko jeden przystanek. Atrakcja naprawdę świetna. Tutaj jesteśmy w porcie z widokiem na Stare Miasto. Piękny żaglowiec. Na razie tylko taki dekoracyjny chyba, bo dość mocno zapięty. Ale mimo wszystko bardzo ładny, a tutaj widok właśnie od strony morza, portu na Stare Miasto. Bardzo ładnie, jestem naprawdę mile zaskoczony tą wycieczką. A tutaj jest jedyny most łączący właśnie wyspę, nie wiem, czy z inną wyspą, czy z lądem, ale to już dowiemy się może następnym razem. Woda jak to woda w Bałtyku, dość czysta.
Nie należy do takich przeźroczystych jak Morze Śródziemne, ale jest sympatycznie. No i pięknie, oczywiście wszechobecne wszędzie tramwaje wodne, tam kilka minęliśmy. One są naprawdę bardzo różne, to są i takie jak u nas na Odrze, są takie o tam, na przykład tamten w porcie, co widać, ten taki niski z tymi dużymi oknami. No to to będzie właśnie jeden z takich podobnych tramwajów wodnych. Lecimy dalej. Tutaj mamy kolejne tramwaje wodne, one już są na dalsze kursy, na tak zwany archipelag płyną i tam jeszcze gdzieś inne miejsca, ale już takie dalsze, tak więc te statki są dużo, dużo większe. Tutaj jest zwykły tramwaj właśnie, o którym Wam mówiłem, że to jest taki właśnie, który jest na tych bliskich trasach. Oznaczone są takim, widzicie, to znaczkiem takim SL i to jest właśnie ta komunikacja miejska. Dalej widzimy pałac, parlament i tutaj też część starówki. Przy okazji zobaczcie, jak wygląda. Tu mamy Svenska Handels Banken, jak pewnie jakiś reklama banku albo w ogóle bank. Tutaj mamy piękny budynek żółty z takimi kopułami, nie wiem niestety co to jest. I oczywiście Grand Hotel. Piękny, naprawdę wyjątkowy, z widokiem fajny, fajnym. I tak wygląda ten port w tym miejscu. I jesteśmy już dookoła z powrotem. Naprawdę bardzo sympatyczne miasto. Bardzo ładne widoki tutaj są. Cieplutko, jak widzicie, wszyscy chodzą w krótkich rękawkach, w spodenkach. O, następny tam tramwaj wodny, chyba z tego co mi się wydaje. Ale to trzeba właśnie szukać zawsze napisu SL. Jeżeli takowy jest, to znaczy, że to jest tramwaj wodny. Bardzo ładne miasto. O, i tutaj ten budynek. Naprawdę bardzo ładnie usytuowany, wmontowany tutaj w to wszystko. Pięknie się prezentuje.